Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest już kolejny, drugi odcinek z gry Lords of the Fallen. Mam nadzieję, że od wczoraj nie wypadłem z wprawy i nie zapomniałem, o co tutaj chodzi. Chyba nie. Przypominam Wam, że po zdobyciu klucza wróciliśmy do Kaslo, a teraz trzeba by z nim porozmawiać. Okej. Nic nie masz więcej do powiedzenia? Coś cienko. Chyba nic. No dobra, w takim razie jedziemy. Jeszcze tylko sprawdzę. Trzeba by na pewno wszystko jest gites. Ze mną ogólnie. Okej. Tutaj wszystko jest dobra. Myślę, że możemy zaczynać. Co my tu mamy? Jakaś katedra chyba. Ściszę sobie troszkę, bo jakieś... Te dźwięki są strasznie głośne. Wyczuwam jakąś nieciekawą sytuację. Tak mi się coś wydaje. O kurde, jakaś bomba. Oj. To jakiś potężny przeciwnik. Być może nawet pierwszy boss. Jakby to był pierwszy boss, to dosyć szybko. Po ilu? Po 15 minutach gry już pierwszy boss? Ja oczywiście wiem, ilu będzie wszystkich bossów, ale nie będę wam tego zdradzał. O Jezu, już tak szybko? Nie będę tego zdradzał, bo być może sobie nie życzycie. Okej. Taki nasz atak. Dosyć wolny, widzę. Dobra. Ojojojoj, ale zasięg gigant. Bardzo mnie zastanawia. To jest chyba dobra szansa. Całkiem mocno go bije, powiem szczerze. O Jezu. Dobrze, się zasłoniłem. Widzę, że jego pasek życia jest podzielony na cztery elementy. Oj. Chciałem sprawdzić. Dobra. No, przewroty, powiem wam szczerze, że są naprawdę skuteczne. Przypominam wam, że na samym początku w samouczku była mowa o tym... Oj, nie zdążyłem. Że podczas przewrotów nasz bohater nie może zostać zraniony. To jest w ogóle... Wow, o kurczę, trochę za daleko. Może teraz... Wow! O kurde, aż tak mu przywaliłem, że aż zabrałem... Zniszczyłem mu chyba elementy jego zbroi. Być może to... Okej, chyba rozumiem, o co chodzi. Wygląda na to, że boss jest podzielony na fazy. Pierwszą fazę już zrobiliśmy, to jest ten pierwsza część jego paska życia. Fajnie, że jest taka informacja. No i co, i niby miałem zostać niezraniony, ale to proszę. O kurde. Wcześniej się udawało tego uniknąć. Nie sięgnęło się, co teraz? Dobrze, że mam tą tarczę, w miarę nie najgłupszą. Dobra. Powiem wam szczerze, że jak na pierwszego bossa, to chyba nie jest wymagający bardzo ten przeciwnik. Kurczę, już cały czas to samo robisz. Okej. No, tak miałem rację. Teraz druga faza. Ciekaw jestem, czy jego ataki
Obrona, atak, coś musi się chyba zmienić. Okej. O kurczę, zdążył. Zdążył zablokować. Może teraz. Super. Kurczę, a jednak podczas przewrotów można oberwać. Mi przynajmniej się to teraz przydarzyło. Ale powiem wam, że... zbiera się on do tego przewrotu. Znaczy, zbiera się do ataku po tym przewrocie, to po prostu 3 godziny mu to zajmuje. No kurde, i teraz nie zdążyłem z przewrotem. Nie, powiem wam, że jak na średnią zbroję, to nawet nieźle sobie radzę. Okej. O kurcze. Dobra, udało się. Ostatnia faza. O kurczę, teraz bez tarczy. Broń w dwóch rękach. Jejku, i tak będzie cały czas? A nie, dobra, przestał. O-o. Moja szansa. Ua! Atak z rozpędu jest super. Muszę częściej go stosować. Jest dużo, dużo... O-o. Jest dużo, dużo szybszy. Jejku. Nie chciałbym podejść pod tego kombosa, powiem szczerze. Czekam na ten atak taki z góry. O, na ten. Dobra. Huch. Chyba uda się go zabić za pierwszym razem. To by było genialne wtedy. Oj. Teraz szansa. Super. Udało się go pokonać za pierwszym razem. Ale bardzo się cieszę. Co tutaj się dzieje nam? Dlaczego oberwałem jakimiś elementami jego duszy? O, tak jakby, nie wiem, wchłonąłem chyba tą duszę. Co teraz w związku z tym? Pierwszy strażnik, czyli tak się nazywał ten boss, tak? Co to było? Jeden z lordów, o których gada Kaslo? Co tu mamy? Niezapieczętowana runa, wytrwałość, wielki miecz. Niesamowite. Cóż to jest ta wytrwałość? Gdzie on jest? Jest! Zobaczmy. Obrażeń coś mało. Co tak cienko? Ach, wymagana siła 15, to dlatego tak mało obrażeń. Ciekaw jestem, ile by zadawał obrażeń przy odpowiedniej ilości tutaj siły. No ale dobrze. I jakie skalowanie? Skalowanie z siłą. Spoko. Jasno i przejrzyście wyjaśnione. Co tu mamy? Rozwój postaci. Doświadczenie uzyskane za pokonanych wrogów nosisz przy sobie, dopóki nie zdecydujesz się go przechować lub nie zginiesz. Im więcej go nosisz, tym większe łupy zostają po poległych wrogach. O! Bardzo fajna rzecz. Tego mi brakowało w Dark Souls. Momentami po prostu chodziłem ze 100, 200 tysiącami dusz i nic z tego nie miałem, a jak zginąłem, to po prostu płakałem. Jeśli jednak nie chcesz stracić doświadczenia, które obecnie masz, przechowaj je w okruchach zapisu, tak jak ten. Ochroni on przed utratą doświadczenia po śmierci, ale też zeruje modyfikator szansy na łupy, więc jest coś za coś. Za doświadczenie przechowywane w okruchu zapisu otrzymasz punkty atrybutów i zaklęć przytrzymaj LT, czyli ten niższy ten, żeby zmienić doświadczenie na punkty zaklęć, albo LT, żeby zamienić je na punkty atrybutów. Aha, zamiana możesz dokonać na ekranie rozwoju postaci. Rada, naciśnij B, jeśli chcesz teraz przechować, nie chcesz teraz przechować doświadczenia, w innym razie wciśnij SELECT, żeby wypróbować przechowywanie. Ok, no to wypróbujmy to przechowywanie. Tutaj znajdują się informacje na temat doświadczenia oraz dostępnych punktów zaklęć i atrybutów. Przy punkcie kontrolnym możesz przechować zdobyte doświadczenie. Użyj LT, żeby wydać doświadczenie na punkty zaklęć, a RT, żeby wydać je na punkty atrybutów.
aktualne doświadczenie 1851. Rozumiem, czyli żeby dostać jeden punkt zaklęć, muszę zainwestować 1100 punktów doświadczenia, a żeby dostać jeden punkt atrybutów, muszę zainwestować 500 punktów doświadczenia. Bardzo fajnie i przejrzyście wyjaśnione. No i co w związku z tym? Co w związku z tym? Dlaczego ja mogę tutaj tylko modlitwę? A, zwróćcie uwagę, moi drodzy, miałem rację odnośnie wiary. Cieszę się bardzo w takim wypadku, że wybraliśmy tą oto postać, ze względu na to, że jak widzicie tutaj wymagana wiara, następny poziom 12, a tam było bardzo mnóstwo klas, które miały poniżej 12 wiary, w związku z czym nie mógłbym tutaj rozdawać zaklęć przez najbliższe, nie wiem ile, 3-4 tysiące doświadczenia, ażbym mógł dopiero sobie rozdać punkty atrybutów, tak żeby tej wiary mieć te 12, a w przypadku tego czwartego zaklęcia nawet 15. Także moi drodzy, jak tam były gdzieś klasy, które miały, o ile oczywiście ta sama wiara jest wymagana u innych klas, ale podejrzewam, że jest to taka stała wartość. Jak widzicie, ja mam wiary właśnie 12. I co teraz? No właśnie, jakby jakaś klasa się trafiła, która ma wiary 8, to najbliższe atrybuty, najbliższe 4 punkty atrybutów, ona musi rozdawać wiarę, żeby nauczyć się innych zaklęć niż modlitwa. Także dla mnie to jest dosyć spore ograniczenie, bo ja na przykład teraz mogę sobie rozdać, tak mi się wydaje, w jakieś inne zaklęcie niż modlitwa, chociaż logika by nakazywała, żeby właśnie tą modlitwę dać na początku. No ale dobra, myślę, że możemy sobie zrobić po prostu tak, że na razie liźniemy i punktów zaklęć, czyli tutaj, a rzeczywiście, wciskam tutaj na padzie ten taki spuścik, o, i mi rośnie, o. Okej, okay, prawie równiutko. Zostało mi 280 punktów i ja nie będę ich rozdawał. Będę sobie je nosił przy sobie. Mam nadzieję, że ich nie stracę. No i teraz możemy sobie rozdać rzeczywiście... I co, tutaj mogę rozdać, czy nie? Łe, i tak nie mogę tutaj rozdawać. Czyli być może jestem nawet na za wczesnym etapie gry, być może, jak... Nie wiem, jak to będzie. Ale na pewno mogę sobie rozdać w modlitwę. Jak widzicie, tutaj te strzałeczki są... Tutaj nie ma tych strzałeczek. Ciekawe, o co chodzi, że nie można. Tutaj to rozumiem, nie mam tyle wiary, ale tutaj? No nic. Myślałem, że tutaj rozwaliłem po prostu system swoją inteligencją. Widzicie, dopiero po tym, jak daliśmy w to pierwsze, możemy rozdać w dwa pozostałe. Rozumiem, czyli posiadanie szału i tarana to wiąże się po prostu z musowym posiadaniem modlitwy. Tak by logika tutaj nakazywała. Zobaczmy z kolei te punkty atrybutów teraz. No tak, mogę sobie tutaj zwiększać śmiało szczęście, zwinność, wytrzymałość, wiarę i witalność. Ja sobie tutaj zwiększam siłę, bo z tego co widziałem, ale jeszcze sobie cofnę. Wrócę do ekwipunku, zobaczę z czym się skalują moje bronie, skalowane z siłą, w ogóle możemy sobie tutaj chyba, o masz, możemy sobie chyba tutaj co nieco posortować, czym tu się sortuje, jest, energia, waga, rodzaj, wartość, obrażenia, moc, obrażenia, tchek, skaluje się. Aha, tchek to jest ten młot, którego aktualnie używam, ma najwięcej obrażeń i tchek mi się tutaj skaluje z właśnie z siłą, a ten miecz taki super wyczes też z siłą. No to ja sobie tutaj troszeczkę dam w siłę na początku, myślę, że do 10 punktów. Dzięki temu też rośnie moje maksymalne obciążenie. Super, tylko pytanie... Teraz mam obrażeń 25, a teraz mam 24? Zwiększanie siły zmniejsza mi obrażenia? Nie wiem, o co chodzi. Okej, okay, a tu energię... Nie wiem. Daję tutaj
Obrażenia mi spadły. Miałem 25, mam teraz 24. Nie wiem, o co chodzi. Nie pytajcie mnie, o co chodzi. Co jeszcze chciałem tutaj zrobić? Mianowicie chciałem zobaczyć, czy można... A, można. Rozumiem. Bardzo się cieszę. Aha. O, i teraz mam 6,75. Tak, czyli teraz tak jakby powinienem robić dużo lepsze przewroty ogólnie. Może zostaniemy nawet przy takim układzie. Tylko, że widzę, że zdjąłem tarczę. A zdecydowanie wolałbym zdjąć coś mniej istotnego niż tarcza. Chociażby nawet hełm. Gdzie to będzie? Okej. Okay. Mamy 6,50. Może... Nie, to już za dużo. To też za dużo. No dobra, chyba po prostu zostaniemy w ten sposób. Zależy mi na tym, żeby te przewroty były takie lepsze, a teraz są zdecydowanie lepsze. No i tutaj pojawiła się ta ikona tego zaklęcia. Pytanie, czy jak to się tego zaklęcia będzie używać? O, widzę. Wcisnąłem wcześniej X-em, czyli X-em zmienia się przedmioty i tak pomyślałem, że pewnie B, bo dla B nie ma za bardzo zastosowania na razie. Możliwe, że rzuca się zaklęcia i tak chyba jest, tylko jak się to rzuca? O! O kurde. Ale fajowskie, co to jest? Jakiś, to jest chyba ten mój klon. I on prawdopodobnie przyciąga teraz wrogów. I zobaczmy, czy mnie leczy. Kurczę, tak jakby mnie leczy cały czas. Ha. Nieźle, zaklęcie gotowe. Całkiem szybko się to zaklęcie regeneruje. I co, ja bym chciał na przykład... Aha, nie da się go w żaden sposób... A, widzicie, moi drodzy, odchodzę, nie ma regeneracji zdrowia, podchodzę i się pojawia nad życiem taki bufik do regeneracji zdrowia. Czyli on po prostu przywraca mi zdrowie. Fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. W takim wypadku teraz nie pozostaje nic innego jak to... Aha, jeszcze tutaj co jest? Użyj. Aktywowano punkt kontrolny, uzupełniono mikstury. O, bardzo się cieszę w takim wypadku. Nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, moi drodzy, ale przed wejściem do tej komnaty odszukaj kaslo. Dobrze, zaraz go odszukam. Przed wejściem do tej komnaty... dobra, najpierw pokonajmy tych gości tutaj. Że jak widzicie, teraz te moje przewroty są dużo, dużo lepsze. Strasznie jakieś... Okej. Okay. I ojejku. Kurde, za 28 to prawie tyle co za boss. No okej. Okay. No dobra. Dokąd zmierzam, moi drodzy? Ale jesteś dziki. Zmierzam do tego momentu, w którym był ten taki portal. Pamiętacie? Tam było, że jak pokonasz coś tam, jakiegoś potężnego wroga, to będzie możliwość, żeby tam wliść. Twoje doświadczenie, każdego... Okej. Czyli tutaj jest to samo, co pisało przy tym okruchu. To chyba tędy się teraz szło. Tego nie muszę zabijać. O, to było gdzieś tutaj. Okej. To co wy na to, żebyśmy sobie teraz... O, sprawdzili tego naszego klona. I co? Patrzcie, ewidentnie on chyba będzie tego klona atakował. A nie, chyba jednak nie bardzo. Może za wcześnie go rzuciłem? O, teraz zadziałał, zobaczcie. I on nawet obrażenia temu klonowi zadaje. Nieźle. Niesamowite połączenie. Tylko jak ten klon się pojawia, to straszna ciemnica się robi dookoła.
O, właśnie o ten portal mi chodziło. Tak myślałem, że po walce z bossem możliwe jest, że się otworzy. Zajrzyjmy do środka. Matko święta, jakbym wiedział, że się przeniosę tutaj, to nie wiem, czy bym tutaj wszedł. Zobaczmy. To jest jakaś ciemnica. Życie mi zabiera? Życie mi to zabiera, kurde. Co, co? A, widzicie, bo tu są jakieś skrzynie. No, takie ciemne, że w ogóle ledwo je zauważyłem. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych pułapek. Okruch magii, zapieczętowany ruch, okruch energetyczny, okej. Okay. Też jestem bardzo ciekaw, jak te runy będą działać, bo chyba w końcu zaczną działać, prawda? Okej, okay, a tutaj? Tarcza migdałowa, szaniec i okruch jedności ducha. Jeszcze mamy jedną skrzynię. O! O! Jakaś zbroja? Co to jest? Wierny uczeń? O co chodzi? Co to jest? Aha, to jest chyba tutaj, w tym pierścieniu. Rzeczywiście jest coś. I to zbroja? Czemu to się tak nazywa? Amulet akolity, kiedyś powszechnie spotykany u członków grupy północnych zakonników, uważa się, że regenerował ich moc rzucania zaklęć. Spoko, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze zdobyliśmy runę. To te runy. Niewielki kawałek materiału. Aha, tylko wprawny kowal może odkryć te runy. Dobra. Dalej mamy okruch magii, to wiemy. Mikstura leczenia, okruch jedności ducha. Natychmiast przywraca ducha i zgromadzone w nim punkty doświadczenia. Ojejku, jaka pomoc gigantyczna. Bo tutaj, moi drodzy, jak zginiemy, to jest mniej więcej ta sama zasada, co w Dark Souls, tyle że tutaj nie ma czegoś takiego jak humanity, czy bycie umarlakiem. Po prostu giniemy, wskrzeszamy się, jesteśmy człowiekiem i wystarczy dobiec do chmurki, gdzie mamy doświadczenie. Okej. Okay. Tutaj coś zdobyliśmy, czy nie? Z tych broni chyba nic. Nie. Tarczy chyba na pewno. Tak, jest. Zwróćcie uwagę. Szaniec. No, wygląda na to, że ta tarcza jest jakaś lepsiejsza, ale wymaga siła 14, także chyba nie będzie za bardzo skuteczna ta tarcza. Chociaż widzę, że skuteczność bloku i obrona są wyższe, ale widzę, że opanowanie pomimo tego, że jest 12, to coś jest pewnie z tą siłą, także ja na razie nie będę jej nakładał. Ewentualnie możemy zobaczyć, jak ta tarcza sobie wygląda. Kurczę, wygląda niesamowicie. Jak na sam początek gry, nie ma tu więcej skrzyń? Nie ma. Zwróćcie uwagę, ja sobie teraz użyję na przykład mojego tego duszka. I podczas tego stania tutaj będę sobie regenerował po prostu życie. Fajna sprawa, troszkę powoli się regeneruje. No ale tak naprawdę chyba nie mamy na co narzekać. Ważne, że w ogóle się regeneruje. Czy ja coś jeszcze tam znalazłem? Chyba nie przypominam sobie. Fajna lokacja, fajna miejscówka ze skarbami. Bardzo się cieszę, że ją odkryliśmy. No i teraz chyba będziemy wracać do naszego świata. W celu prowadzenia ciosu z wyskoku wciśnij RT podczas sprintu. Cios z wyskoku zadaje większe obrażenia i ma większy zasięg. No to cios z wyskoku to już sobie ogarnęliśmy przy okazji walki z bossem, tak? Gdzieś tam przypadkiem klawisze mi się omsknęły i się udało. Każdy może rozstrzygnąć w wyjątkowy sposób. O, ciekawe, o co chodziło. No dobrze, wracajmy. O kurczę, czyli jednak jak widzimy nam się tutaj wskrzesili przeciwnicy podczas naszego pobytu w tym portalu. Ale tak naprawdę chyba powinniśmy się cieszyć w sumie. Super. Atak z wyskoku, zwróćcie uwagę, jaki on jest w ogóle żwawy. Jest taki bardzo, bardzo szybki. Aj, kurczę, zapomniałem zmienić tej tarczy. I z tego co widzę, skuteczność tej tarczy jest taka sama jak ta skuteczność tej tarczy, którą nosiłem, także... O matko, co tu się dzieje? Jezu, nie wiedziałem nawet, że ma taki atak to stworzenie.
Mimo tego, że byłem zablokowany. Zobaczcie, ile życia mi zostało. Strasznie mało. Odmienię sobie tą tarczę, bo zapomnę. Oj, kurczę. Bo zapomnę i będzie draka. Dobra. Ale jak widzicie, już mamy hasło jest ranny. Nikogo, o Jezu, znowu nikogo przy nim nie ma. Znajdź go, nim będzie za późno. O kurczę, w sumie nie pomyślałem, że gdzieś tam tego dziasze odrzuciło. Kurde, zapomniałem o tym kolesiu. No i widziałeś, na co ci to było? Szybszy jesteś. No i do widzenia. Kurczę, muszę się leczyć. Dobra. No i wracamy do tej katedry. No ale dobrze, moi drodzy, widzę, że ten odcinek powoli dobiega już końca, także ja sobie tutaj użyję tego cudeńka. O, wszystko sobie aktywuję. Oj, mam 5 mikstur nagle. Super. Mogę rozwinąć też postać. Mam 909 punktów, także jeszcze 300 i będziemy mogli dać w kolejne zaklęcie. Ale to, moi drodzy, myślę, że już w kolejnym materiale odszukamy sobie Kaslo. Także ja bardzo, bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Jak dla mnie na razie jest genialna. Także liczę na to, że ta seria przyjmie się na kanale. No i dobra, to by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.